Beatrice Horseman. Kim była, co robiła? No, była kobietą. Rodzona w 76, zmarła w 19. Raz w życiu była na paradzie i raz spaliła całego peta na jednym dechu. Sam widziałem. Naprawdę wybitna jednostka. Potrafiła żyć pełnią życia aż do samego końca, czyli... No, czyli chyba... do teraz. No, okej, okay, pora na mnie, było miło. No, ale tak poważnie to... to tyle o mojej matce. Po co kopać leżącego? No, moja matka nie weszła jakoś łagodnie w tę pogodną noc. Weszła w nią szarpiąc, tłamsząc i demolując. W tych ostatnich chwilach byłem z nią wtedy w szpitalu. Widok był przerażający. Pełen bezsensownych jęków i łez. Ale była taka chwila, taka krótka chwila dziwnego spokoju, w której spojrzała w moim kierunku i powiedziała: widzę cię. No to jej ostatnie słowa. Widzę cię. O co ci chodziło, mamo? Nie powiesz. Grobowa cisza. Nie wiem, może zobaczyła ojca. Tak było, mamo? Nie no, ewidentnie to ja chyba ciągnę ten nasz duet, nie? Ej, ej, organista, jak powiem coś śmiesznego, to zapodasz taką melodyjkę? Tak, tak, dobra, to spoko, to... Okej, uwaga. Czym różni się dziecko, które zobaczyło lizaka, od mojej matki? Jedno wyciągnęło rączki, a drugie wyciągnęło kopyta. To może jeszcze jedno, tak? Dobra. Czym różni się klient sklepu muzycznego od mojej matki Beatrice Horseman? Jedno odłożyło płytę na miejsce, a drugie jest zimną suką! No może trochę przesadziłem. Przepraszam, mamo. Nie jesteś zimną suką. Byłaś zimną suką. Bo teraz nie żyjesz. No, w trakcie mojego pierwszego występu przed publicznością była przy mnie moja mama. Robiła takie przyjęcia dla towarzystwa w salonie. No, to było coś. A na wielki finał wychodziła moja mama i tańczyła. Miała do tego taką przepiękną suknię, którą zakładała tylko i wyłącznie na te występy. No, to było przepiękne i smutne. No, ojciec nienawidził tych przejęć. Zamykał się w gabinecie i walił pięścią w ścianę. Ale zawsze wychodził, żeby zobaczyć, jak mama tańczy. No, zamierał w drzwiach ze szklaneczką szkockiej i patrzył, jak ta cyniczna, parchata jego żona frunia. No, jakoś się rozumieliśmy. Ja, matka i ojciec. Pomimo całego tego syfu rozumieliśmy się. Bo ona wiedziała, jak to jest. Kiedy całe życie czujesz, że toniesz, wyłączając te chwile, bardzo rzadkie, krótkie momenty, w których nagle przypominasz sobie, że umiesz pływać. A potem znowu toniesz. To też wiedziała. I wiedziała, że ja to wiem. I tata.
Wszyscy troje tonęliśmy. I nie wiedzieliśmy, jak sobie pomóc. Ale wiedzieliśmy, że wszyscy toniemy razem. I chciałbym wierzyć, że właśnie o to jej chodziło, kiedy wtedy w szpitalu mówiła: widzę cię.